ZUS Pszulcy Reymonta w Wrocławiu jest już czynny. W ostatnich kilku latach placówka przeszła gruntowną przebudowę i zmieniła się nie do poznania. I to był obiekt, który wcześniej pełnił funkcję hotelu robotniczego. W związku z tym on nie był absolutnie dostosowany do obsługi klientów, jaką w tej chwili oczekujemy, jakich chcemy zapewnić klientom. W związku z tym przebudowaliśmy praktycznie cały obiekt dotyczący, jeżeli chodzi o obsługę klienta. W tej chwili stanowisk jest więcej niż było poprzednio. Sala w ogóle ma ponad 300 metrów. Jest klimatyzowana, jest, tak jak powiedziałam, dostosowana do różnych osób z różnymi niepełnosprawnościami. Mamy 4 stanowiska, wcześniej tego nie było, 4 stanowiska z pętlami indukcyjnymi. Mamy wejście przy drzwiach automatycznych z poziomu 0, że każda osoba na wózku sobie świetnie z tym poradzi. Obiekt również tutaj w tym zakresie został rozszerzony o salę na potrzeby orzecznictwa lekarskiego, co jest ważne, ponieważ wcześniej orzecznictwo lekarskie i badania na potrzeby rentowe odbywało się w obiekcie tutaj obok biurowym, która miała właśnie swoje też bariery. W związku z tym powierzchnia 240 metrów dodatkowa, która została tutaj też dobudowana, właśnie jest zapewniona na potrzeby badań przez lekarzy, na potrzeby właśnie rentowe. Sam obiekt został też poddany gruntownej termomodernizacji, wymiana stolarki okiennej. Cała inwestycja kosztowała 14,9 miliona złotych. Jak pan ocenia tutaj te zmiany? Ciężko mi oceniać zmiany, bo rzadko tu w ogóle bywałem. Ale tak na razie pozytywnie. No. No, mniej tłoczno na pewno niż na Litomskiej, bo tam byłem. Nigdy nie byłem w innych, także nie mam porównania. Dopiero idę teraz na emeryturę, więc chcę się dowiedzieć. Także... Ale fakt, że nie ma kolejek. To fakt. Chyba dobrze. No dla mnie tak, bo nie mam za dużo czasu, żeby tutaj przebywać. Wygląd wystrój no, jest no, nieporównywalny. No, w tej chwili widzę przede wszystkim obsługę, nie? Bo kiedyś, jak dawniej jak się tu przyszło, to kolejki, mnóstwo ludzi, dzisiaj jakoś tych ludzi nie widać, ale nie wiem, od czego to jest zależne. Może jeszcze większość ludzi pewnie nie wie, że czynna już. Po 3 latach właściwie udało nam się budynek oddać już do użytkowania klientom. I z pełną satysfakcją mogę powiedzieć, że warto było czekać, bo bardzo i pracownicy, i klienci sygnalizują, że budynek im się podoba, że jest wygodny w użytkowaniu.